Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Tu Iwonna Teresa. Kochani, wczoraj zostałam zmobilizowana do tego, by wniknąć głębiej w Księgę Miłosierdzia Bożego, czyli dialog. Są to słowa zapisane w czasie objawień świętej Katarzyny ze Sieny, doktor Kościoła naszego, które te słowa są wypowiedziane do niej od samego Boga Ojca. Słowa te tak bardzo mną wstrząsnęły, że do rana spać nie mogłam i zrozumiałam, że sama popełniałam te błędy, te wykroczenia, te grzechy, o których jest tu mowa w tych słowach, że to są grzechy najcięższe ze wszystkich. I muszę podzielić się z wami, aby was uprzedzić o tym, czego nie wolno nam, chrześcijanom, katolikom, czynić. Posłuchajcie zresztą sami. Święta Katarzyna ze Sieny, Księga Miłosierdzia Bożego, czyli dialog. Czyta Iwonna Teresa. Rozdział 114. Jak sakramentów nie wolno sprzedawać ani kupować. Jak ci, co je otrzymują, winni wspomagać w potrzebach doczesnych kapłanów, ci zaś winni dzielić na trzy części ofiary im składane. Chcę, aby kapłani byli szczodrzy, a nie skąpi, aby nie sprzedawali z chciwości i skąpstwa mojej łaski Ducha Świętego. Nie wolno im tego czynić i nie chcę, aby to czynili. To, co mają, otrzymali w darze ze szczodrej miłości dobroci mojej, więc też darmo szczodrym sercem z miłości chwały mojej i zbawienia dusz winni miłościwie dawać to każdemu stworzeniu rozumnemu, które pokornie o to prosi. Nie powinni za nic żądać zapłaty, gdyż nic nie kupili. Wszystko dostali darmo ode mnie, by rozdawać innym. Ale mogą i powinni przyjmować jałmużnę. Należy się im ona od tego, który otrzymuje sakrament i który jest obowiązany, jeśli może, złożyć ofiarę, aby wspomóc ich w potrzebach doczesnych. Na was ciąży obowiązek cielesnego wyżywienia tych, co rozdają wam pokarm duchowy, łaskę, dary Ducha Świętego w świętych sakramentach. Ustanowiłem je bowiem w świętym Kościele, aby służyły zbawieniu waszemu. I oznajmiam wam, że daję wam bez porównania więcej, niż wy im dajecie, bo nie może być porównania między rzeczami skończonymi i przemijającymi, którymi ich wspomagacie, a mną, Bogiem nieskończonym, którego przez mą opatrzność i przez moją boską miłość kazałem im rozdawać między was. I dotyczy to nie tylko tego misterium, lecz każdej łaski duchowej, jakąkolwiek by ona była i przez jakiekolwiek stworzenie byłaby wam wyjednana modlitwą czy innym sposobem. Wszystkie wasze bogactwa doczesne nie dorównują ani będą mogły dorównać darom, które otrzymujecie duchowo, ani wytrzymują z nimi porównania.
Powiem ci teraz, że dobra, które im ofiarujecie, winni kapłani moi podzielić na trzy części. Jedną zużyć na swe potrzeby osobiste. Drugą przeznaczyć dla ubogich. Trzecią oddać Kościołowi na rzeczy, które są konieczne. Czyniąc inaczej, obraziliby mnie. Rozdział 115. O godności kapłanów. Jak moc sakramentów nie zmniejsza się przez winy tych, którzy ich udzielają lub którzy je przyjmują. I jak Bóg nie chce, aby świeccy przywłaszczali sobie prawo karcenia ich. Tak czynili moi drodzy i chwalebni kapłani, ci, których dostojeństwo obiecałem ci ukazać, poza godnością, którą ich zaszczyciłem, uczyniwszy ich mymi Chrystusami. Sprawując tę godność w cnocie, przyobleczeni są w to słodkie i chwalebne słońce, którego rozdawnictwo im powierzyłem. Spójrz na słodkiego Grzegorza, Sylwestra i tych wszystkich, którzy przed nimi i po nich byli następcami najwyższego kapłana Piotra. Temu zaś prawda moja powierzyła klucze Królestwa Niebieskiego, mówiąc: Piotrze, daję ci klucze Królestwa Niebieskiego, a cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Zważ, najdroższa córko, że ukazując ci dostojeństwo ich cnoty, pełniej przedstawię ci godność, do której podniosłem mych kapłanów. Tym kluczem Królestwa Niebieskiego jest klucz krwi jednorodzonego Syna mojego. Tym kluczem otworzyłem życie wieczne, które długi czas było zamknięte przez grzech Adama. Kiedy dałem wam moją prawdę, słowo jednorodzonego Syna mojego, Syn mój poniósł śmierć i mękę i przez śmierć swoją zniszczył śmierć waszą, skąpawszy was w swej krwi. Tak, krew i śmierć jego, mocą natury boskiej zjednoczonej z naturą ludzką, otworzyły życie wieczne. Komu zostawiłem klucze tej krwi? Chwalebnemu apostołowi Piotrowi i wszystkim innym, którzy przyszli i przyjdą po nim, aż do ostatniego dnia sądu. Wszyscy więc mają i mieć będą tę samą władzę, co Piotr. I żaden z ich błędów nie umniejszy tej władzy, ani osłabi doskonałości krwi i innych sakramentów. Bo jak ci już rzekłem, żadna plama nie może skalać tego słońca i światła jego, nie mogą stłumić ciemności grzechu śmiertelnego, znajdujące się w tym, który je rozdaje lub który je otrzymuje. Błąd ich nie może w niczym szkodzić sakramentom świętego Kościoła, ani umniejszyć ich mocy.
lecz może umniejszyć łaskę lub zwiększyć winę w tym, który je rozdaje lub w tym, który je przyjmuje w sposób niegodny. Więc Chrystus mój na ziemi dzierży klucze krwi. Jeśli pamiętasz, ukazałem ci tę prawdę w obrazie, kiedy chciałem ci przedstawić, jaką cześć winni żywić ludzie świeccy dla mych kapłanów, dobrych czy złych, i jak obrażają mnie brakiem szacunku. Ukazałem ci, jak wiesz, mistyczne ciało świętego Kościoła, jakby w postaci piwniczki zawierającej krew jednorodzonego Syna mojego. Ta krew stanowi wartość wszystkich sakramentów, które mają życie tylko mocą krwi. Drzwi tej piwniczki strzegł Chrystus na ziemi, któremu powierzone było rozdawnictwo krwi. Jemu przysługiwało ustanawianie kapłanów dla pomocy w rozdawaniu tej krwi całemu ciału religii chrześcijańskiej. Kto był przez niego przyjęty i namaszczony, zostawał kapłanem, inni nie. Od niego wyszła cała hierarchia kościelna i on to wyznacza każdemu jego urząd dla rozdawania tej chwalebnej krwi. Ponieważ on ustanowił ich swymi pomocnikami, więc do niego też należy karcenie ich błędów. I chcę, aby tak było. Ze względu na ich dostojeństwo i godność, którymi ich obdarzyłem, wyrwałem ich ze służebnictwa, to jest z poddaństwa u książąt doczesnych. Prawo cywilne nie może wymierzyć im kary. Zależą oni tylko od tego, kto ma władzę rządzenia i zawiadywania wedle prawa boskiego. Są to moi pomazańcy i przeto mówi Pismo: nie tykajcie moich pomazańców. W największe nieszczęście wpada człowiek, który wymierza im kary. Rozdział 116. Jak Bóg uważa prześladowanie świętego Kościoła i kapłanów jego za prześladowanie jego samego. Jak grzech ten jest najcięższy ze wszystkich. Jeśli spytasz mnie, dlaczego grzech tych, co prześladują święty Kościół, jest cięższy niż wszystkie inne, i czemu mimo grzechów mych kapłanów nie chcę, by cześć dla nich się umniejszała, odpowiem ci. Bo wszelką cześć, jaką się im świadczy, oddaje się nie im, lecz mnie, przez moc krwi, którą im powierzyłem do rozdawania. Bez tego mielibyście tyle czci dla nich, co dla innych ludzi, nie więcej. Z powodu tej służby, którą spełniają, winniście ich szanować. I jesteście zmuszeni przychodzić do ich rąk, nie dla nich samych, lecz dla władzy, którą poruczyłem im. Jeśli chcecie przyjmować święte sakramenty Kościoła i jeśli mogąc je przyjąć, nie chcecie tego uczynić, będziecie
i umrzecie w stanie potępienia. Więc nie im, lecz mnie oddaje się tę cześć i tej chwalebnej krwi, która jest jednym ze mną przez zjednoczenie natury boskiej i natury ludzkiej. Jeżeli ku mnie zwraca się cześć, tak samo mnie dotyczy brak czci. Jak ci już rzekłem, winniście ich szanować nie dla nich samych, lecz dla władzy, którą im dałem. Podobnież obrażając ich, obrażacie nie ich, lecz mnie. Zabroniłem tego słowami. Nie tykajcie moich pomazańców. Nie chcę tego. Niech nikt nie tłumaczy się mówiąc: nie znieważam świętego Kościoła, nie buntuję się przeciwko niemu, powstaję tylko przeciw grzechom złych pasterzy. Kto tak mówi, kłamie wierutnie. Miłość własna zaślepia go i nie pozwala mu widzieć jasno. Lub raczej on widzi, lecz udaje, że nie widzi, aby zagłuszyć wyrzut sumienia. Gdyby był szczery, widziałby i nawet widzi, że prześladuje nie ludzi, lecz krew syna mego. Moja jest obraza, jak moja jest cześć. I moje też są wszystkie szkody, obelgi, zniewagi, hańby i nagany czynione moim kapłanom. Uważam za wyrządzone mnie wszystko, co im się wyrządza, gdyż rzekłem i powtarzam: nie chcę, aby tykano moich pomazańców. Ja sam mam ich karać, nikt inny. Lecz źli okazują brak czci dla krwi i mało cenią skarb, który im dałem dla zbawienia i życia ich dusz. Więcej nie mogłem uczynić, niż oddać wam samego siebie, całego Boga i człowieka za pokarm. Lecz ponieważ nie umieli mnie uczcić poprzez moich kapłanów, cześć ich zmalała jeszcze przez prześladowania, które zwrócili przeciw nim, pod pozorem, że widzą w nich liczne grzechy i błędy, o których opowiem ci na innym miejscu. Gdyby naprawdę wyrażali tę cześć, którą winni dla mnie w osobach mych kapłanów, błędy sług moich nie zniweczyłyby ich szacunku, jak nie uszczuplają w niczym, powtarzam, wagi tego sakramentu. Więc i cześć powinna być niezmienna. Umniejszyć ją to obrazić mnie. Obraza ta jest dla mnie dotkliwsza niż wszystkie inne z licznych powodów, z których wymienię ci trzy główne. Pierwszym jest to, że cokolwiek im czynią, mnie czynią. Drugim jest to, że przekraczają przykazanie, w którym zabroniłem powstawać przeciw moim pomazańcom i że znieważają w ten sposób moc krwi, którą otrzymali na chrzcie świętym. Dopuścili się nieposłuszeństwa, łamiąc mój zakaz i zbuntowali się przeciw tej krwi, odmawiając jej czci przez srogie prześladowanie.
są więc jak członki zgniłe, odcięte od mistycznego ciała świętego Kościoła. I jeśli zacinają się w tym buncie, jeśli umierają w swej pogardzie, dochodzą do potępienia wiecznego. Zaprawdę, jeśli w ostatniej chwili ukorzą się, wyznając swą winę, jeśli chcą pojednać się ze swą głową, a nie mogą wówczas tego uczynić, znajdą miłosierdzie, choć nie należy czekać do tej ostatniej chwili, bo nie są pewni, czy będą nią mogli rozporządzać. Trzecim powodem, który sprawia, że błąd ich jest cięższy niż wszystkie inne, jest to, że grzech ten popełnia się ze złości, z rozmysłem. Wiedzą oni, że z czystym sumieniem nie mogą tak znieważać mych kapłanów, a jednak czynią to. Obrażają mnie przez przewrotną pychę bezcielesnej uciechy. Tak niszczą swą duszę i swe ciało. Dusza niszczeje przez utratę łaski i często trawi ją robak sumienia. Dobra cielesne marnują się w służbie diabła, a ciała giną jak zwierzęta. Więc grzech ten zwrócony jest wprost przeciw mnie. Popełnia się go bez własnej korzyści, bez zmysłowej uciechy, jedynie przez złość i pychę. Pycha ta ma źródło w miłości własnej i w tym grzesznym strachu, który czuł Piłat, gdy bojąc się utracić władzę, wydał na śmierć Chrystusa, jednorodzonego Syna mojego. Tak też czynią ci, co podnoszą rękę na mych kapłanów. Wszystkie inne grzechy popełnia się albo z głupoty, albo z nieświadomości, albo nawet ze złości, jeśli się wie, że się źle czyni, lecz czyni się to dla nieumiarkowanej uciechy, dla grzesznej przyjemności lub dla osobistej korzyści, którą się ciągnie z grzechu. Grzechy te przynoszą szkodę duszy, obrażają mnie i bliźniego, obrażają mnie, jeśli pozbawiają mnie czci i chwały mego imienia, do których mam prawo. Obrażają bliźniego, pozbawiając go miłości. Nie dosięgają mnie one istotnie. Nie są właściwie zwrócone przeciw mnie, lecz szkodzą duszy i gniewają mnie z powodu jej zguby. Ale ta obraza, na którą się skarżę, zwrócona jest przeciw mnie bezpośrednio. Inne grzechy osłaniają się jakimś pozorem. Popełnia się je pod płaszczykiem jakiegoś dobra, nie godzą bezpośrednio we mnie, bo jak ci rzekłem, grzech posługuje się bliźnim i cnotami. Popełnia się go przez brak miłości Boga i bliźniego, a cnota dokonuje się miłością. Obrażając bliźniego, obraża się poprzez bliźniego mnie, lecz ponieważ spośród mych stworzeń rozumnych wybrałem mych kapłanów, którzy są mymi pomazańcami, jak ci rzekłem, rozdawcami ciała i krwi, jednorodzonego Syna mojego, waszego ciała ludzkiego zjednoczonego z moją boską naturą. Więc, kiedy poświęcają, przedstawiają samą osobę Chrystusa, Syna mojego.
Widzisz więc, że słowu mojemu wyrządza się tę obrazę. Dotykając jego, dotyka ona zarazem mnie, gdyż jesteśmy jednym. Ci nieszczęśliwi, prześladując krew, pozbawiają się skarbu i owocu krwi. Przeto dotkliwsza niż wszystkie inne jest dla mnie ta obraza, która się zwraca nie przeciwko mym kapłanom, lecz przeciwko mnie. Uważam, że nie do nich należy, ani należeć powinna cześć czy prześladowanie, lecz do mnie, to jest do tej chwalebnej krwi jednorodzonego Syna mojego, który jest jednym ze mną. Toteż zapewniam cię, że gdyby wszystkie inne grzechy, które popełnili, położyć na jednej szali, a ten jeden na drugiej, ten jeden przeważyłby tamte wszystkie z przyczyn, które ci wyłuszczyłem. Objawiłem ci to, abyś miała jeszcze jeden powód do ubolewania nad wyrządzoną mi obrazą i nad zgubą tych nieszczęśliwych, i aby przez boleść i gorycz duszy twojej i innych mych służebników, mocą mojej dobroci i mej miłości, rozproszyły się ciemności, które otaczają zgniłe członki, odcięte od mistycznego ciała świętego Kościoła. Lecz nie znajduję prawie nikogo, kto by bolał z powodu prześladowań doznawanych przez tę chwalebną i drogą krew. A iluż spotykam takich, co bezustannie godzą we mnie strzałami zdrożnej miłości, służalczej bojaźni i wielkiego mniemania o sobie. Jak ślepi, poczytują sobie za zaszczyt to, co jest ich hańbą, za hańbę to, co byłoby ich zaszczytem, to jest ukorzenie się przed głową swoją. Te grzechy skłaniały i skłaniają ich do prześladowania krwi. Panie Boże, Ojcze mój, postaw mi straż przy ustach moich, przy moich myślach, abym już nigdy w życiu nie wypowiedziała złego słowa, czy nie pomyślała źle o jednym twoim kapłanie. Oto cię proszę i błagam na kolanach i przepraszam. Dziękuję ci, Panie, za tę świadomość, którą mi dałeś przez swoje słowo skierowane do świętej Katarzyny Sieneńskiej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.